Nazywam się Jolanta Lis. Jola Lis. Czasami używam imienia Jolanda. Zależnie od tego, gdzie występuję. Nie mieszkam w Polsce. Bywam w Polsce. Jeżeli tylko mogę, to przyjeżdżam do Polski. Mam tutaj wielu wspaniałych przyjaciół. A poza tym za każdym razem niesamowicie cieszy mnie i jest to po prostu karma dla mojej duszy i mojego serca. Jeżeli mam okazję współpracować z polskimi muzykami, ja wyjechałam w 1984 i jakoś w tamtym czasie nie miałam tej szansy, a znałam wielu wspaniałych muzyków i nadrabiam to po prostu teraz. No. Na przykład dzisiejszy koncert przyjechałam, zaprosił mnie Paweł Więsi, który organizował koncert klubu Hammonda. My znamy się od dzieciństwa, straciliśmy się z oczu i Paweł w ogóle nie wiedział nawet, że ja śpiewam jakoś tak zupełnie przypadkowo. Po wielu, wielu latach się spotkaliśmy. No i co się okazuje, że można tu spotkać w Warszawie, pod Warszawą, tylu wspaniałych ludzi, rany boskie. Ja tam jeżdżę po całym świecie, śpiewam tu i tam różne rzeczy dla różnej publiczności, a tu jest taka wspaniała energia, Boże Święty. Zaprosił mnie Paweł. I zaprosił mnie również Jacek Eismont, z którym otrzymuję kontakty już od wielu, wielu lat, który jest organizatorem Klubu Dobrej Muzyki i ma wspaniałą rękę do tego typu historii. W ogóle on przyciąga ludzi, oni lgną do niego. Świetni muzycy i ja korzystam z tego niesamowicie po prostu. Odświeżam moją pamięć, odświeżam moje znajomości i poznaję nowych, wspaniałych ludzi. No i jestem parę dni, niestety za parę dni, jak mówię, muszę znowu wyjechać i mam jakiś nowy kontrakt. No i może za rok, jeżeli dojdzie do tego spotkania znowu, to może przyjadę i może nam się uda troszeczkę dłużej popracować nad koncertem. Bo tak jak mówił właśnie Malcolm, to była jedna godzina tylko, także człowiek nie poczuł się jeszcze tak do końca, bo właściwie chodzi o to, żeby się poczuć, no, żeby po prostu, żeby te dusze się tak troszeczkę pomieszały i żeby zaczynało być fajnie, żeby to była wielka, wielka frajda. Frajda zresztą była, ale zawsze może być lepsza. Pozdrawiam bardzo serdecznie telewizorów z Paul Music z Jersey.